No hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony nie kto inny jak Judy, no i witam was bardzo serdecznie w drugim już odcinku, oczywiście z gry Kao the Kangaroo. Ostatnio o tym nie wspomniałem, ale gra jest ogrywana na PlayStation 5. No i słuchajcie, widziałem, że całkiem fajny odbiór pod pierwszym odcinkiem, z czego bardzo się cieszę. Jeżeli ten będzie wam się podobać, też strzelcie lajka, subskrybujcie. Natomiast właśnie, czekajcie, bo tutaj się pojawiłem przy naszym rodzinnym domku. Nie, tam jest nasz rodzinny domek, chociaż one wszystkie takie trochę podobne do tej kangurzyce, ale dobra, nieważne. Idziemy tutaj, bo tu patrzcie, pojawiła się kolejna runa. Dobra, są dwie, a ja muszę mieć chyba co najmniej trzy, żeby przejść gdzieś tam dalej. O, a kogo tu mamy? No siemano, siemano. Gadżet, tyle razem przeszliśmy, mój samolot i ja. Mam nadzieję, że dobrze go traktują. Wiesz, czego potrzebuję? Jednego kraba, dwóch kółek, taśmy klejącej i baterii. Ach, jeszcze patelni. Poczekaj, aż zobaczysz mój nowy wynalazek. Mózg ci eksploduje. No nie, dosłownie, to by nikomu nie wyszło na zdrowie, a twoja mama by mnie zabiła. No raczej. Nie wiem, co to za fioletowe ustrojstwo nad wejściem do jaskini lawy. Ten, kto to wynalazł, musiał być jeszcze bardziej genialny niż ja. Czy to w ogóle możliwe? Idealna pogoda na majsterkowanie. Muszę tylko złapać kraba albo dwa. Okej, dobra, fajnie. A tu coś mamy, zobaczcie, jakieś ukryte skarby, to jest jakby znak, że coś tu może być. Ej, a mogę tu wejść? Mogę. O, przywaliłem krabowi, chociaż nawet tego nie widziałem do końca. Co jest grane? Widzicie, nie mogę się tutaj dostać za bardzo. Tak jakby jest tam jakaś możliwość, żeby się tam dostać, a może trzeba z ogniska na przykład? Nie, bo ognisko to w ogóle nie da się o nie oprzeć, okej. O ławkę już bardziej. Ale nie jest jakiś problem z dostaniem się tutaj. Dobra, nieważne, nie mogę to nie mogę. Tak w życiu czasami bywa, nie wszędzie się można dostać. Czekajcie, zaraz zobaczymy, chciałbym się udać w miejsca, w które mogę wykorzystać te zdobyte monety. Tu jest 8 potrzebnych, ojej, no nie no, przesadzili trochę, dobra, tak czy siak, słuchajcie, fajnie byłoby tą wioskę trochę ogarnąć. O, już widzę kolejną runę, odblokowany znowu coś nowego w Kaopedii, jakaś postać. Tak, pomocnik gadżet, on pewnie będzie dość ważny. Czy tego gościa trzeba w ogóle przedstawiać? To gadżet, wskazówka dla tych, którzy jakimś cudem, ale jakim, o nim nie słyszeli. Imię mówi samo za siebie, jego pasją jest majsterkowanie. Gadżet cały czas kombinuje, coś wymyśla, nad czymś pracuje i często jest to coś szalonego. Bywa naprawdę bystry, na przykład kiedy udaje mu się faktycznie poprawić jakość życia na wyspie Hopaloo. Ktoś nieprzychylny mógłby się zastanawiać, czy jego działające wynalazki powstały celowo, czy przypadkiem, ale ostatecznie kto by się tym przejmował? Jak działa, to działa. Poza wyjątkowym umysłem ma także wielkie serce. Dla przyjaciół gadżet jest zawsze gotów opuścić bezpieczną przystań i wyruszyć w nieznane. Na gadżeta można liczyć. Okej, dobra. Widzicie, takie pozytywy same. Ale tutaj już mamy trzecią runę i super, bo trzecia runa odblokowuje nam, słuchajcie, pierwsze przejście tak naprawdę. Więc fajnie. Ej, zabiję się spadając w terenie. Widzę, że tutaj jak spadam, to nie tracę życia z dużych wysokości, więc okej, warto zapamiętania. Dobra, dużo absolutnie wszystkiego i wszędzie. A tutaj mamy, zobaczcie. Tutaj mamy dodatkowo diamencik. No fajnie. Fajnie. Zbieramy wszystkie znajdźki, które tylko napotkamy na naszej drodze. Tam jest kolejny diamencik. No widzę, że diamentów. I przy okazji troszeczkę monet cennych jakże bardzo. Zobaczymy, po co te diamenty tak właściwie będą. Pewnie też na jakieś ulepszenia, tak sobie myślę. O, jest kolejna runa. Dobra. Ej, dość szybko idzie zbieranie ich, one są naprawdę rozsiane w takich na razie łatwych do znalezienia miejscach, teoretycznie. Czekajcie, tutaj to byliśmy, ale tutaj nie ma niczego do kupna, ani ogarnięcia więcej, co nie? Nie no, tutaj... Co się dzieje? Okej... Więc z nimi na rękach. Jestem gotowy, tak? Ej, to już było! Dobra, po prostu jeszcze raz mi wczytało, wiecie. Jeszcze raz nam to wszystko wczytało. Dobra, to mi pokazuje, gdzie są do zdobycia, no ale ja już je zdobyłem. Okej, nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Ale to nieważne. Dobra, już tak naprawdę możemy iść odblokować sobie tam przejście. O, ale po co odblokowywać przejście, skoro tutaj jest jeszcze trochę rzeczy do znalezienia? No jak są... Ej, ale... A widzicie, tutaj na razie nie przejdę. Trzeba mieć pewnie jakąś specjalną umiejętność, żeby tą runę zdobyć. No dobra, no nic, jak nie mogę, to nie mogę. Chociaż sobie trochę tutaj pochodzimy.
Zawsze coś. Dobra, kraby, kraby, kraby. O, i diamencik, no widzicie. Jak tam w ogóle, słuchajcie, szukanie. Tutaj mamy wyspę, czyli już na niej mamy 3 na 11, 3 na 6, 4 na 7. Czyli run trochę jest, ale co z tego, jak ich wszystkich od razu nie zdobędę. O, i tu coś ciekawego. A tu są, pogadają ze mną? Wyglądasz, jakby brakowało ci porządnego posiłku. Mhm. Aha, czy tutaj sobie kangury zajadają. Okej, okay, dobra. Mhm. Niby spoko, aha, aha. Tutaj nic więcej nie będzie? Nie, tutaj nic raczej nie ma. No dobra. Dobra, 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 w ogóle. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co my tu jeszcze ciekawego znajdziemy? Ej, tam można jakoś się dostać. A mogę tam wyskakać? A, nie no, mogę. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Już myślałem, że to jest jakieś mega skomplikowane, ale nie. I mamy kolejny zwój. Dobra, zobaczmy, o kim tym razem się dowiedzieliśmy. Znowu jakaś postać nowa. A nie, przeciwnik tym razem. A, bo tu mamy, zobaczcie, postaci. I mamy przyjaciele i wrogowie. Terror, no to przynajmniej wiemy, jak wygląda. Jego imię nie wzięło się znikąd. Zyskał je dzięki złej reputacji, ale wcale z nim nie walczy, bo ma prawdziwie diabelską naturę. W krótkim czasie zdołał sterroryzować cały las na wyspie Hopalu, które miejscowi zaczęli nazywać Mrocznym Lasem. Ale czy straszenie wiecznie tych samych istot może dawać satysfakcję? Na pewno nie terrorowi. Gdy się znudził, opuścił wyspę Hopalu, wyruszając na poszukiwanie czegoś nowego i ekscytującego do zniszczenia. W głodnej dżungli jego wzrok przykuł wielki, błyszczący kryształ. Niewiele myśląc, ukradł kawałek i uciekł, zanim ktokolwiek go zauważył. Kryształ ten zaczął go zmieniać, dając mu moc odpowiadającą jego osobowości. W ten sposób terror stał się jeszcze potężniejszy i niebezpieczniejszy. To już przynajmniej wiemy, jak wygląda nasz przeciwnik. Tutaj zobaczcie, 5 potrzebnych do wejścia, okej. A tu coś jest? Tu jest jakaś ciemność niezmierzona, ale nie możemy przejść, więc szkoda. Ej, 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 tutaj widzę coś ciekawego. No bo stąd powinienem bez najmniejszego problemu dostać się na ten dach, owszem. Dobra, czy tu już nic nie będzie ciekawego? Raczej nie. Dobra, a jak się tutaj dostanę? O, zebrałem, okej. Okay. Jak widać, nie było to jakieś specjalnie trudne, więc spoko. Ej, czy ja tam widzę kryształ? Chyba widzę, chyba widzę. I tak, tu mamy sklep w ogóle. Okej. Okay. Zobaczcie, zdradzę ci mały sekret. Zawsze możesz dokupić nowe życie lub więcej fragmentów serca. O, fragmenty serca się przydają. A może zainteresują cię nowe ubrania? O, za dukaty zebrane w trakcie swoich przygód możesz kupować przedmioty w moim sklepie. Dobra, 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 będę o tym pamiętał. Tu mamy w ogóle do zdobycia coś. I zobaczcie, jeżeli chodzi o stroje, przymierz. Aha, dobra, bo to mamy tak jakby. Czyli tutaj mogę jakieś okulary za 500. Tutaj, o, tak, taki strój. No dobra, no jest trochę tych strojów. Nie ma co. Coś jeszcze nowego, niektóre są na razie zablokowane. A szkoda. A szkoda, szkoda, ale na razie w stroje bym tutaj nie szedł typowo. Bardziej interesują mnie fragmenty serca, no bo będę bardziej wytrzymały. Więc, no tak, tylko że, no właśnie, jeszcze kilka razy muszę to odblokować, żeby to zadziałało. Wszystko rozumiem. No dobra, słuchajcie, wszystko fajnie, wszystko jest zrozumiałe. O, tu jeszcze coś. Znowu odblokowałem coś nowego. Ciekawe, co tym razem? Skarby. Fragment serca, no tak. No ale 4 fragmenty dopiero utworzą jedno serce, więc jakby rozumiem wszystko, jasne. Czekajcie, czekajcie, bo tutaj jeszcze już po prostu widoczny z daleka jest diamencik, więc bierzemy go, tak jest. Już 10, super. Ale na razie tych diamentów to chyba nie wykorzystamy zbyt specjalnie, no ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. W chwili obecnej kierujmy się do nowego poziomu, który jest tam. Chyba tak. To chyba, znaczy chyba. Ten poziom, czy nie? Czy to jest jakiś trudniejszy? Zaraz zobaczymy, czekajcie. Informacja, ile potrzeba? Tak, tutaj Mroczny Las. To jest pierwsza lokacja, którą musimy odwiedzić, więc oczywiście wchodzimy. I zobaczcie, mamy tak, 2 runy, monety, napis KO, 12 diamentów i 2 zwoje. Dobra, wchodzimy. Nie czekajmy, nie ma sensu czekać. Absolutnie, Mroczny Las. Pierwsza taka groźna lokacja, w której mieszka terror. Nikt nie widział? Oh. Miałem szczęście. Nie chciałbym, żeby to trafiło na Kangutuba. Kangutuba, okej. Okay. Rany! Gdzie masz resztę? Pracę w toku. Stara, mistyczna metoda wędrówka tu. Super! Może ja też się kiedyś nauczę? Może, ale teraz skup się. Znajdź terrora. W razie czego jestem tutaj.
Dobra, okej. Okay. Terror to nasz pierwszy przeciwnik. Musimy go znaleźć i mamy mistycznego pomocnika, który nam będzie pomagał, czyli nasz mistrz wielki. Dobra, okej. Okay. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Dobra, tutaj jakieś skrzyneczki do rozwalenia. Wszystko... Wszystko zbieramy, rzecz jasna. Oho, a tu jakaś informacja. Niektóre zniszczone skrzynie mogą zawierać nieprzyjemną niespodziankę. Rozumiem, że tą. O! Dobra, o kurczę, ta bomba w ogóle zmierza w moim kierunku. Okej, okay, czyli trzeba uważać na bomby. Dobra, rozumiem. Więc będę, wiecie, zwracał na to większą uwagę po prostu, tak na wszelki wypadek. Ej, to jest jakaś pułapka, czekajcie, jak to działa. Aha, także mogę się... Ała, mogę się odbić, ale ojej. Tu już nic więcej do zdobycia nie ma, dobra, niepotrzebnie skaczę. Masakra, uważajmy na te pułapki. Wiecie, one są po to, żeby pewnie raz się... Ale chciałbym... Chciałbym raz się podbić, ale nie potrafię. Ała, dobra, i tu coś mnie zaraz trafi, mówię wam. Dobra, 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 na razie muszę nauczyć się skakać po tych specjalnych pułapkach. A to nie takie wszystko proste, jakby się wydawało. Okej, okay, zdobyłem jakoś, w ogóle wydawało mi się, że to jest wyżej, dobra, ale okej. Okay. Najważniejsze, że mamy to. O, a tu jest jakieś tajne przejście i skrzyneczka. Dobra, tak jest, mamy skrzynkę, otwieraj. Aha, dlaczego wszystko pospadało? Dobra, jest fajnie, że te monety wracają, chociaż bo to byłoby naprawdę problematyczne, gdyby one nie wracały. Dobra, tutaj nic więcej nie ma, no raczej nie, przynajmniej nie widzę na pierwszy rzut oka. Idziemy tutaj, a tutaj co, jakaś kolejna... Teraz kolejna podpowiedź. Użyj ataku ogonem, czyli X plus kwadrat, by trafiać przedmioty znajdujące się wyżej niż KO. Dobra. A to tak? Nie, 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 nie wiem. A czekajcie, a tutaj w ogóle dlaczego w to nie uderzam jeszcze? Dobra, a jak uderzę w taki sposób? O, można, to też jest ciekawe, żeby w taki sposób właśnie bić. Czy ja tutaj... O, oczywiście, że pominąłem. Znaczy, ale jak tam się dostanę? Nie, wiecie co, myślałem przez chwilę, że chodzi o to, żeby za pomocą tych się jakoś podbijać, ale to nie jest, to nie służy do podbicia. To jest po prostu chyba pułapka, tak, tak mi się wydaje, że no nie odbijemy się przez to wyżej. Więc tak to nie działa, dobra, dobra, nieważne, w każdym razie nieważne, idziemy, idziemy dalej. Dobra, nawalaj, nawalaj, tutaj to wszystko jak leci, co się dzieje? Śmierdziel, dobra, ciekawa ksywka dla przeciwnika, nie ma co. Obstawiam, że poszukaj nory terrora, no taki mam zamiar. O, czekajcie, to pewnie jest po to, właśnie, żeby uderzać z ogona w takich przeciwników. Dobra, co my tu mamy? Kolejny przeciwnik, tym razem śmierdziel. Śmierdziele nie należą do najbystrzejszych istot, zawsze są trochę oszołomione i nie wiedzą, co się dzieje. Czasami nie wiedzą nawet, dokąd lecą, ani po co to robią. Co robią? Zapewne dlatego, że są nieustannie odurzone swoją własną zabójczą bronią. Pierdami, lepiej trzymać się od nich z daleka, okej. Okay. Ciekawy rodzaj przeciwnika. Nie ma co. Oj, oj, oj. Oj, 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 dobra, dobra. Ale patrzcie, te skrzynki naprawdę lecą, beczki. Skrzynki, są beczki. Beczki naprawdę lecą w moim kierunku. Więc uważajmy. Ej, ale mogę wejść tam jakoś na górę? Jak mam tam się dostać? To jest dobre pytanie, bo teraz tak patrzę i w sumie nie wiadomo. W jaki sposób? No bo tam są barierki. Nie no, barierka, barierka. A może od innej strony da się wejść? Nie wiem, zobaczymy. No co najwyżej, jak się nie uda, to się nie uda. A to mogę jakoś... A mogę po tym wchodzić? Ej, myślałem, że się po tym nie da. Dobra, okej, okay, easy. To było proste. Mamy kolejny. Co to jest? Okej. Okay. Patrzcie, 1/4 serduszka, czyli też da się je znajdować. Nie tylko trzeba kupować. Okej, okay, super. No i tutaj, o, jeszcze jakiś skarb dodatkowy, fajnie. A mogę w to uderzyć? Nie, w to się nie da akurat, dobra. Tu jest cała masa jakichś dziwnych pułapek. Wow. Ej, tego chyba nie da się zabić, kurczę. Tak, tego się chyba nie da zabić, a przynajmniej tak wygląda, jakby się nie dało. Dobra, tam nie przejdziemy, okej, okay, więc... nie wiem, czy mam tam iść. Nie wiem, nie wiem, kompletnie nie wiem. Dobra, pójdziemy tędy. O kurczę, tutaj... Wszędzie te pnącza będą się pojawiać. A to jest takie, wiecie, trochę utrudnienie, żeby nie było za łatwo. No dobra, ważne, że udało się. A to ja miałem tutaj drogę na skróty i... Okej, okay, no ale dobra, przynajmniej zdobyłem monety. Dobra, 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 dawaj w to, dawaj w to. Zawsze jednak serduszko wyleci, więc trzeba o tym pamiętać. Tutaj nic nie mamy, no przynajmniej na pierwszy rzut oka nie widać. I co się dzieje?
Ropuch. No już z ropuchem, słuchajcie, walczył nasz mistrz wcześniej. A teraz nam przyjdzie tutaj stoczyć batalię. Dobra, dawaj, dawaj go. Dobra, jak przywaliłbym mu tak? O, to jest dobre. To jest bardzo dobry taki sposób uderzania. Oho, ale jest kolejny. Dobra, teraz po prostu przywalam mu kilka razy z pięści. Dobra, ropuch to kolejny rodzaj przeciwnika, o którym no już się dowiadujemy. Ulubionym zajęciem ropuchów nie jest walka. Wolą gorącą kąpiel z bąbelkami w błotnistej kałuży. Jeśli nie ma ich w ulubionym jacuzzi, najprawdopodobniej siedzą w barze Baobab lub rechocząc na koncercie. Lubią się relaksować, ale nie przegapią też okazji do walki. Łatwo wpadają w gniew, a kiedy to nastąpi, lepiej uważaj na ich długie, lepkie języki. Okej, okay, się pamiętał. O! Dobra, trochę skali. Ej, a czy to coś tu jest? Czy... A nie, nie przejdziemy dalej, okej. Okay. Oj, 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 ropu. Ej, czy ten to... O! Ej, dobra, dobra, bomba jest, słuchajcie. Robi się niebezpiecznie. Dobra. O, kontry. Kontry to jest to, co lubimy. I to, czego trzeba stosować jak najwięcej. Okej, okay, się rozwaliłem przeciwników, ale tutaj jak widać jeszcze są skarby. Tak jest, tak jest. Dobra, co tutaj się dzieje? Tu coś jeszcze pewnie będzie do znalezienia. Ja tylko nie wiem, czy to mnie nie zabije czasami ten, wiecie, ten jakiś... te bagniste tereny. Trzeba, krótko mówiąc, uważać. O, i patrzcie! O, dobra, nie spadłem. Mamy trampolinę. Dobra, czyli coś fajnego. Na trampolinach już normalnie skaczemy na odległość, więc super. A czy tego można użyć jakoś? Nie, to jest tylko tak, chyba po prostu sprawdzali sobie, dobra, nieważne. Nieważne, nieważne, zbierajmy co się da, mamy kam. No, i pięknie, przynajmniej nie przegapiłem. A zobaczymy, czy tym razem z A się uda, no, fajnie byłoby. No czekajcie, czyli co teraz? Tutaj już rozwaliłem przejście, tutaj jeszcze coś jest. A no, owszem, jest. Okej, tutaj może coś wyleci. Tak, jak uderzę wystarczająco wiele razy, to przynajmniej coś rozwalimy, więc okej. Dobra, co teraz, co teraz? Nie, 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 widzicie tutaj... o! Zapadają się! A, czyli... Ej, czy tutaj coś jest? Nie no, wskoczyłem tam licząc, że coś tam... A, czyli zobaczcie, dobra, wiemy już, że nie wolno wskakiwać do wody. Okej, bo nie byłem o tym za bardzo przekonany, czy tak to działa. Ej, czy ja tutaj mam iść? Czy nie? Czy ja już tutaj byłem? Nie, tutaj to byłem. Tak, stąd przyszedłem. Dobra, 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 idziemy w drugą stronę. Ale przeciwników już mamy, serduszka do zdobycia mamy, więc bardzo dobrze. Po prostu myślałem, że tam coś jest, bo tam taki wystaje element. Ale to jak widać dla zmyłki bardziej. No szkoda, szkoda. Dobra, przeszliśmy. I coś tu się dzieje złego? Rękawice naprawdę pomogły mi spuścić ropuchom łomot. Nie wiem o co tyle hałasu. To zwykłe rękawice. Potężny artefakt nazywasz zwykłym? Pluszowa zabawka jest zwykła. Hej! Nie mieszaj w to pana Bobra. Hej! Co to jest? Nie! To nie ja! No, wreszcie! Nie mogłyśmy już dłużej słuchać tego nudnego, starego pryka. Więc to prawda. Jesteście zdeprawowane. Nawet się nie znamy, a ty już nas obrażasz? Może jednak jakoś się dogadamy. Przepraszam, nie chciałem. I znów nasze nadzieje zostały rozwiane. Tak szybko. No cóż, jesteśmy wieczne rękawice, a to, co widzisz przed sobą, to wieczny świat. Okej, nasze rękawice mówią. Dobra, ale co to znaczy tak właściwie? Co to znaczy? Teraz jakoś w ogóle inny jest dźwięk uderzenia. Ciekawe, ciekawe. Dobra, tam raczej nie przejdziemy. Czyli nasze rękawice no, pewnie mają nowe umiejętności. I pewnie, bo jeszcze... Co tu się dzieje? A, zobaczcie. Okej, kumam. Kumam, o co biegam. Kiedy po prostu uderzyłem w to, to mamy, dobra, to kółeczko, które jest koło nas, po prostu liczy czas. A tu mogę wejść? A czemu nie mogę wejść? Dobra, liczy czas, jak długo będą dane platformy po prostu widoczne i jak dużo możemy po nich przechodzić. I teraz na przykład muszę tutaj uderzyć i tu się pewnie, no właśnie, odblokowuje
A tu nic nie ma? Ej, tam też powinno być, przynajmniej moim zdaniem. Nie wiem, już wiecie, wolę sprawdzić kilka razy, chociaż pewnie za niedługo nauczę się, w których miejscach coś może być, a w których nic nie ma. Ale to po co tutaj jest to przejście? A może tylko po to, żeby zdobyć... Tak, tylko po to, żeby zdobyć prawdopodobnie monetę. Okej, fajnie, fajnie wiedzieć. Okej, zobaczcie, co my tutaj mamy. Dobra, udało się. To co, teraz tutaj? Mam nadzieję, że nic nie ominąłem. No chyba nie. Gdzie ty byłeś? No wiesz, przechadzałem się po wiecznym świecie. Gadałem z rękawicami. Wiecznymi rękawicami, ściśle rzecz biorąc. Co? Gadałeś? Twój tata tego nigdy nie robił. Nigdy! Znaczy, że serio? One chciały rozmawiać właśnie ze mną? Wybrały mnie! Nie przeceniaj tego! Uważaj z nimi! W pierwszym świecie jesteś sam! Ja nie mogę tam wejść! Zazdrosny! Okej, czyli jak jestem w tym świecie, to on nie wie do końca, co się dzieje. Dobrze wiedzieć. Czekajcie, dobrze wiedzieć. Co my tutaj mamy? Mroczny las. No dobra, ale w Kaopedii. Nie, nie odblokowałem niczego w Kaopedii. Ja powinienem. Poszukaj Nory Terrora. No wiem, że muszę jej szukać. Zdaję sobie sprawę. W ogóle teraz trochę lipa, że spadłem tutaj, ale dobra, jestem w stanie się podciągnąć, więc nie jest źle ogólnie. Dobra, oho, okej. W ten sposób gra nas trochę uczy, wiecie, w jaki sposób tutaj przechodzić, żeby się nie zabić. Dobra, a ty co mi mówisz? Uderz w kamienną głowę i weź wieczny bumerang do rzucania. Dobra, ej, ale... Naprawdę? Okej, chciałem... Liczyłem, że tam się da wejść, no ale nie, ale tam jest jakaś skrzynka. Okej, muszę się, słuchajcie, nauczyć, w które miejsca mogę wchodzić, a w które nie, bo na razie to jest dla mnie po prostu jedna wielka tajemnica. Gdzie się można przechodzić, a gdzie nie. Ale no dobra, czekajcie, no ja wolę te skrzyneczki po prostu zbierać od razu, wszystkie, jak jest taka możliwość. Dobra, bijesz w tą. A jak ja tam się dostanę? No genialne pytanie, ale wychodzi na to, że tędy to tak... Przynajmniej nie za bardzo, a może chodzi o to, żeby użyć jakiegoś bumerangu właśnie w tym momencie. Ej, co to jest? Dobra, mogę to chwycić. Odblokowano nowe treści. Ej, dobra, odblokowałem jakiś specjalny bumerang, którym teraz mogę rzucać. Okej, muszę za każdym razem łapać... A nie, dobra, bo to aktywowałem i to jest na chwilę aktywowane, okej. Wszystko już teraz rozumiem. Tylko bardziej mnie ciekawi. Dlaczego tędy nie mogę skoczyć? Nie no, powinienem móc. Dobra, słuchajcie, druga próba. Chyba, że to chodzi ewidentnie, żeby skoczyć stąd. Dobra, spróbujemy. Nie, no słuchajcie, tam się chyba nie da skoczyć. A, i znowu się topię. Nie wiem, muszę poznać trochę tę grę, muszę poznać jej mechanizmy, bo na razie po prostu nie jestem pewny tych mechanizmów niektórych, ale nauczymy się wszystkiego. No i muszę wyczuć, w które miejsca da się skakać, a w które się skakać nie da. Bo to też jest wszystko niepewne. Ale jak się dostać do tej skrzyneczki, skoro gra nie pozwala mi doskoczyć... Dobra, wiecie co, spadnę trzeci raz. Spadnę specjalnie trzeci raz, ale... Przecież to powinno się dać tędy skoczyć, ewidentnie. Zobaczcie, przecież to aż prosi się, żeby... No i da się, nie wiem dlaczego za pierwszym razem nie skoczyłem. Nie wiem, ale... No monet trochę, dobra, zawsze się przydają monety, nie powiem, że nie. No dobra, czyli tu już wiemy, jak używać tego całego bumerangu. Rzucamy nim. No i tutaj na chwilę przynajmniej pojawia się coś dla nas wyjątkowo interesującego. Wow, dobra. Żyjemy, to najważniejsze. Dobra, już wszystkich tam monet nie musisz zdobywać, bo monety to tak akurat nie są aż tak ważne, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, wiem. Znaczy są ważne, oczywiście, że są ważne, może trochę przesadziłem tak mówiąc, ale nie będę zbierał każdej jednej monety. No bez przesady, no nie o to tutaj chodzi. Dobra, jakieś życie, ale w sumie życie to mi nie musi wyskakiwać. W sumie ono nie jest potrzebne, tylko nie wiem czy... A czy to się na coś... A czemu nie mogę tego zebrać? A nie, no mogę. A może to na przykład da się... przez chwilę myślałem, że może da się rozwalać też tego typu elementy, ale nie. Jednak nie. Dobra, co teraz? Oho, okej. O, dobra, dałem radę. Dobra, no widzicie, całkiem dobrze idzie. I to jest chyba... koncert ropuchów. Ropuch dystansowy.
Czyli nowy rodzaj przeciwnika, okej. Czyli on rzuca. Czyli ja pewnie też będę musiał w niego rzucać albo podejść blisko i mu po prostu przywalę. Trzeba tak kombinować, słuchajcie. Trzeba. Powiedz coś więcej. Nie, czemu nie mogę? Dobra, muszę najpierw w niego rzucić chyba, żeby móc porozmawiać. Coś nie wyszło. Wciśnij kwadrat w powietrzu, by przeprowadzić atak ogonem. Możesz także użyć tego ruchu w powietrzu, by odbijać pociski wrogów. Dobra, spróbuję. Okej, jakoś wyszło, co ciekawe, jakoś wyszło. Od razu czegoś się nowego dowiedziałem o moich przeciwnikach i bardzo fajnie. Natomiast zobaczcie, tutaj coś mamy. Wow. Ej, ale dlaczego nie mogłem mu przywalić? Czekajcie, jeszcze raz. Ej, a może... O kurczę, dobra, nie, wiecie co, ominę go. Oberwałem trochę mocno. A może o to chodzi, żeby... W ogóle... Gdzie ja idę? Nie wiem, coś tu znalazłem dziwnego. Myślałem, że to jest jakaś poboczna ścieżka. No, być może jest, ale... Ale w sumie to nie wiem. O kurczę, dobra. Okej, okay, ale ładnie poszło, zobaczcie, zrobiliśmy kolejny zwój i na szczęście serduszko, dobrze, bo brakowało mi tych serduszek. No, oberwałem od tego pajęczaka nieszczęsnego. Ale co tutaj jest? Wieczna studnia, czyli to są jakieś dodatkowe poziomy. A widzicie, to są takie jakby pewnie bonusy, które można zrobić i... Okej, okay. Co się dzieje? Czy ja mam z nimi po prostu walczyć? Tak, mam jakąś określoną liczbę przeciwników, których muszę załatwić. I pewnie jak ich załatwię, to coś się pojawi. Dobra, mamy kolejny. Dobra, no bijesz je. Ała, uważaj. Uważaj, dobrze. Przywal pięknie, dobra, mamy to. Czekajcie, już zdobędziemy sobie od razu kolejny diamencik. Jak już jestem tutaj, to zdobywajmy to wszystko. Dobra, tak jest. No. Pięknie. Zostało niewiele ropuch do rozwalenia. W ogóle te ropuchy są jakieś dziwne, co nie? Bo my jesteśmy w tym wiecznym świecie. O. No i super. Tu jest jeszcze jakaś nagroda, czekajcie. Łatwo by pominąć. Dobra, zdobyte. Ojej, dużo nagród. A czy coś jeszcze znajdę? Nie no, teraz już trzeba się po prostu wycofać. Jak już zdobyłem co trzeba, to mogę stąd wyjść. Dobra, do mrocznego lasu, wracamy. Poziom zaliczony, mamy czas, mamy, czy zdobyłem wszystko. A zdobyłem, więc jest dobrze. Więc widzicie, są takie bonusowe poziomy, na które warto zwracać uwagę, bo inaczej nie będę miał wystarczającej liczby diamentów na poziom. W każdym razie, moi drodzy, Mroczny Las to ciekawa lokacja, ale terrora spotkamy już na spokojnie w kolejnym odcinku. Jeżeli ten wam się podobał, strzelcie lajka, subskrybujcie, by być na bieżąco i do zobaczenia. Cześć i czołem, na razie. Hej!